Do kruszonki potrzebujemy miskę, 150 g mąki, 100 g cukru i 1/4 kostki margaryny 250-gramowej, czyli to jest 60 coś gram. Bodajże 62,5. I wszystko razem urabiamy. Kruszonkę powinniśmy wgniatać do momentu, aż nie da się z niej zrobić jednej dużej kuli. I jeżeli dobrze odmierzyliśmy składniki, to ta kula powinna się dać łatwo rozkruszać.